Czy zjemy wszystko z telepizzy? Przekonajmy się! Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym jemy wszystkie rzeczy. Mam tutaj kolegę obok, to jest nowy prowadzący. Tutaj nie widać, kolejnych prowadzących, ale u mnie widać trochę nowego prowadzącego. Kochani, dzisiaj będziemy jeść wszystko z telepizzy. Będzie grubo i będzie dużo i to jest bardzo wielka przygoda dla wszystkich Polaków, ponieważ tak. Telepizza jest od zawsze w Polsce. Tak, aczkolwiek powiem szczerze, miałem bardzo... Kiedyś nie byłem zupełnie fanem. Właśnie chciałem powiedzieć, że każdy z telepizzą ma swoją osobistą długą przygodę, która przeszła od uwielbiam tą pizzę i to jest moja ulubiona pizza, bo nigdy nie jedliście innej, przez ta pizza jest całkiem okej, do co się stało z telepizzą, do ej, telepizza w sumie chyba nie jest taka zła. Teraz naprawdę dobrze, ostatnio wspomniałem z telepizzą. Teraz zobaczymy, bo teraz znowu na nowo wspomnienia będą powiem budowane. Ci tak, po około 50, więcej, ile jest? Więcej niż 50? 65 pizzy, telepizzo. Czemu? Nie, 65. No, 30 maksymalnie. No! I to jeszcze wyobraź sobie, jesteś sieciówką, franczyzą. Całą serię włoskich pizz, które są większe niż małe. Do tego mamy jeszcze wszystkie dodatki, mamy sałatki. Za dodatki nie krytykuję, bo wasze dodatki są super, ale... Więc zobaczymy, jak to z tego wyjdzie inaczej. Musimy się pospieszyć. Przechodzimy do jedzenia. Zaczynamy od sekcji dodatkowej. Mamy tutaj burgera, bocadillo i kebaba. Nie wiemy, czym się różni jedno trochę będziemy musieli rozpoznać, jest tego bardzo dużo. To co? Od prawej do lewej? Ogryzku? Od prawej do lewej, ja mogę od lewej do prawej przy okazji. Burgerka chcesz się spróbować? Dobra. Ja mogę od burgerka zacząć, mogę spróbować. Niezłe. Duży, ciężki. Ten burger? No. Okay. Mocny sos barbecue tu trafiłem akurat. Ale znam na przykład dużo osób, które by się dały zabić ze sos barbecue, nie? Burger osobiście, dobra, w mojej ocenie burger. Za dużo buły, za dużo tego. Nawet do mięsa się nie dogryzłem, dlatego no mięso wezmę w ogóle tak. Wiem, że nie jest burgerownie, no, ale oferuję burgera. Mięso wysuszone na biurku, mowatem. Niedobry jest to. To jest kebab. To jest kebab, tak? Okej. Okay. To chyba też. To wygląda, bo jakby to był baran chyba. To jest spoko. Przekąska z tym naprawdę nie jest zła. Co ona ma w środku? Tutaj, zobaczę. Pomidor, sos barbecue, sos jakiś majonezowy, pomidor. Mięsa to ma... Niewiele. Niewiele. Zatem baranowy, masz go trochę więcej. No baranowy to ma trochę więcej mięsa. Spróbuję kolejnego. Zatem tak, jeżeli miałbym ocenić to w skali 5 telepizz, to dostaję jedną telepizzę, to dostaję... Dawaj się przykro gryźć, dlatego też mu gryz, bo jesteśmy chyba na tym samym. Ja sobie drugi maleńki go dziabnę. O! Ten jest dobry? Ja w boczku sobie spróbuję. Już to, co on teraz? Ten miał już więcej smaku niż ten na pewno. Już to? Wiesz co? Ten jest dobry. Powiem ci tak, one naprawdę są posegregowane teraz w kolejności, jak są smaczne. No, już te strony. Mi bardzo podszedł ten kebabik, może ci powiedzieć, jest naprawdę niezły. No teraz mi został ten, tak? To na to mówiłeś, że ma tak dużo barbecue, no. No, no, no. Ale jest dobre, niezłe, nadal jest dobre w tym wszystkim. Lecieć po burgera? Lecę. Znaczy, to nie jest, zjedliśmy wszystko pierwsze w naszym życiu, więc wiemy, że często potem mówicie, czemu oni się tak śpieszą. Spieszymy się, bo mamy 85 pizz do zjedzenia. Tak, i jakby powinna być żołądka jest taka, że jak będziemy to robili więcej niż 30-40 minut, to zaczynamy dlatego wybuchać. Niestety będziemy w pośpiechu podczas tego materiału, bo inaczej się nie da. To jest bardzo smaczne. To ja bym daję na razie na front. Ten kepsik. Ten kepsik, ja daję go na front. On jest smaczny, fajny, pikantny. No burgerka jeszcze spróbuję. No niestety, aniżeli niektóre kebaby, co? Które ostatnio testowaliśmy, co nie? No. Oj, kotlet. Co tutaj? Kotlet średni. Nie, to, sorry. To jest pierwsze, to jest pierwsze. Pierwsze, pierwszy to jest zwykły kebab z sosem jakimś mieszanym, mięso jakieś wołowe tutaj jest. Coś takiego. Tutaj jest jakieś mięso z barbecue, to chyba kurczak jest z barbecue. Tutaj są ich dwa kebaby, one są obok siebie. To jest kebab. Być może to jest. No, to jest, według mnie to jest najlepszy z tych dodatków. Problem jest z tego, że jeszcze poprosiłem, żebym podpisał wszystkie, na przykład te pogady i od, w ogóle ta kwestia tutaj. Tutaj w ogóle ta strefa nie była na przykład podpisana. Mamy większość napisane, bo na przykład tutaj jest widzicie, mamy podpisane. Chodź szybko, przejdziemy do boków. Ja uważam, że tutaj jednogłośnie chyba wskazujemy jego jako zwycięstwo. Tak czy siak, to jest kebab, co nie? To patrz, ciężko nie jest tego. Nóżeczki z kurczaczka, dawaj. Ja wziąłem klasycznie nóżka łódki, ale one są chyba w różnych sosach. U mnie jest, nie jestem w stanie rozczytać. Laco. Ale dobre. Może łagodne. No, na pewno łagodnego. Smakuje jak pieczony kurczak.
Spójrz sobie tego. Zobacz, ale taki długo przetrzymany na ruszcie. Dobrze, tak długo przetrzymany na ruszcie. Twoje to wygląda fajnie przypieczone. No, spróbuj sobie. Bardzo delikatny smaku. Nie, no. Nie ma porównania. No, o, to ja już czuję. To jest trochę bardziej... Nie ma porównania. To jest taki, właśnie mówię, stary kurczak z drożna, a to jest fajny przypieczony kurczak. Ten jest sensowny, ten jest fajny. Czym, jaki on jest? Nóżki i łódka. To są nóżki i łódka. To są skrzydła po prostu, tak? Ma tak. Tu jeszcze mam jakieś skrzydełka. Tutaj stripsy mamy. A, stripsy. I mamy stripsy pewnie... To był pikantny wariant, ten pierwszy twój był. Tak? A to są to chyba stripsiki. Nie. Tak, to są stripsiki. Jedne są łagodne, drugie ostre. Pono... O nie, o Jezu. No? Smakuje znowu tym samym kurczakiem takim... Spróbuj, zrozumiesz. Zrozumiesz, okay, o co chodzi. Średnie są te stripsy. Bardzo średnie. No ba. To słuchaj, to jeżeli twoje nie wybiegają tutaj super ze smakiem... Inaczej. Powiem tak, z sekcji dodatkowej tej, co na razie sekcji mamy... Sekcji dodatkowej tak. Jeszcze nie, poczekajcie. Sekcja dodatkowa się jeszcze nie skończyła. Bo jeszcze sałatki. Sałatki zaraz dostaniemy, ale na chwilę obecną ocena sekcji dodatkowej, bo na to wszyscy czekacie. Te bocadillo, a szczególnie ten kebab, co oni oferują, ciekawy nie koncept. Jest głupi. To jest nie bardzo jest dobry koncept. To jest fajna kanapka, która jest czymś innym niż burgerem, jest ona czymś innym niż kebabem, ma ciasto pizzowe. Mi to naprawdę jako taka przekąska jest spoko. Powiem ci szczerze, że naprawdę mało knajp ma jakąś próbę, wiesz, wykroczenia poza jakiś standard taki jazzowy. Ja pamiętam, że oni kiedyś mieli najlepszą rzecz na świecie, roll dogi, kiedyś mieli z ciastem francuskim i hot dogi. To było dobre. Sałatka to sałatka, no. Wiesz, jak jestem z sałatkami. Jak są, to jestem okay. taki sam. Nie, to nie jest dobra sałatka, po prostu. Pozwolę, że nie będę musiał, a to ma mięso, bo ta była chyba full vegan. Ja też pozwolę, że nie będę musiał. Powiem tak. Jaka sałatka powinna być? Sałatka powinna być... Every pizza place. No, every pizza place. Sałatka powinna być świeża jakakolwiek. Tutaj mamy miks sałaty, dwa pomidorki koktajlowe oraz kuraka, który jest pochodzi ze tych kurczaków. Z tej sekcji, jeżeli miałbym wskazywać, kepsy, bocadilla, ciekawy koncept, keps najlepszy. Kepsy pierwsze miejsce, bocadillo drugie miejsce, resztę nie, wiesz, są lepsze miejsca na to. Wskazałbym tą delikatną nóżkę kurczakową jako naprawdę bardzo ładne wyróżnienie w tej sekcji. Tą delikatną. Ja nie. Jadłem lepsze nóżki z kurczaka, na pewno w życiu jadłem dużo lepszych, ale z sekcji dodatków, gdybym miał wziąć sobie przez kuba 6 nóżek kurczaka, naprawdę bym się nie czuł zawiedzony. Ja tutaj jestem ekspertem odbycia grubym, jako ekspert odbycia grubym. Ale teraz chudość, więc tracisz autorytet. Kurde, straciłem autorytet. Ja ostatnio tyję, ty chudniesz, więc jakby sorry, jeszcze chyba cię nie, no jeszcze chyba nie zderzyliśmy wagami. Ja mam 103. No to jesteśmy już blisko. A ja nie odpowiedział, tylko jesteśmy już blisko. Tylko nie powiedział, czy jest więcej i do mnie dogoni, czy rzuci, czy dopiero dobije. Jesteśmy blisko już, dobrze. Dobra, słuchajcie. Mamy ocenę. Po tej sekcji dodatkowej przechodzimy do sekcji pizz, która będzie dużo ciekawsza. I tutaj proponuję, Ignacy, ocenę pizzy, bo ponownie, tutaj trochę poocenialiśmy i tutaj łatwo wymieniliśmy tutaj zwycięzcę, czyli kebaby, bocadillo o drugie miejsce i tam dalej nóżki. Zróbmy na pizzach według pizzy. Zamówiłbym, nie zamówiłbym. Dobra. Tak, zrobimy. Lecimy. Ale zacznijmy może od włoskich, tych większych. A jest różnica. Jest, bo one są zupełnie inaczej pakowane. No to lecimy. Dobra. Sekcja włoska, zaczynamy od pierwszej pizzy. Czy będzie ona smaczna, czy będzie niesmaczna? Nie jest podpisana. Jakaś pepperoni. Nie, to jakaś taka chorizo bym powiedział chyba. No, chorizo trochę mniejsza to kiełbaska, trochę... ale to... Nie, to nie jest chorizo, racja. To jest parmeńska? To może być szynka parmeńska. Może być szynka parmeńska. No, dawaj po gryzaku. Powiem bezapelacyjnie, zamówiłbym. Ciekawa. Strasznie słone jest to mięso, okropnie. Bo też chyba szynka parmeńska ma taką specyfikę. Dlatego szynkę parmeńską na przykład nie lubię zapieczonych. Tak? To nie wiem, czy to jest szynka parmeńska. Nie, nawet tak średnio. Jak chcesz, może iść na prawo. Nie ja bym zamówił. Ja bym sobie się nie zamówił. Ty byś się zamówił. O, słuchajcie, to mam lepszy. Mamy tutaj Pola, Ignacy zamówił, Mandzio zamówił. O, proszę bardzo. I to zapamiętacie, jaka pizza. Dobra. To jest prosto. Okej. Okay. Jesteś zainteresowany. Ser parmezan. Ser parmezan i tutaj mamy jakiś ocet balsamiczny. Jeden, żebyśmy może nie zepsuli całego. Jeden róg. To jest... Inaczej, żeby też była jasność. Mamy tu w firmie około 15 głodnych osób, więc dlatego też się śpieszymy. Tak. Żeby w miarę było jeszcze stanie... Patrz, jeszcze na trójkąty to się... Nie, no, ale ładna. Jestem pod wrażeniem. To jest ser Daniels. Pizza. Jak? Ser Daniels. Daniels? Bo to jest kwadratowa pizza. A. Twój smak? Mój chyba nie. Ale czy bym zamówił? Ja bym już zamówił. Jest to ciekawa pizza, jako że spróbowałem, ale ona ma bardzo mocny smak barbecue. Nie jestem fanem barbecue na tyle. Ja też nie jestem fanem barbecue. Jest ciekawe na jeden gryz i jest bardzo ładne. Swoją drogą, właśnie, zobacz. To już zaczynam dostrzegać pewną nutę. Mają wiele rzeczy. Barbecue! Albo raz. To jest chyba klasyczna włoska pizza. Pomidorki koktajlowe, to jest bazylia, nie bazylia. Rukola. I chyba rukola. Bez mięsa to jest. Teraz bez mięsa na to. Czyli jest wegetariańska pizza. Ale dziabni gryzka i ja sobie zaraz wezmę następnego. Hop. Bezmięsna,
Ona jest smaczna. Jak na pizzę wegetariańską. To jest soczysta. Tak, nie oceniają ją na zasadzie, że wolisz pizzę z mięsem, tylko oceniają jako pizzę wegetariańską. Tak. Jako pizza wegetariańska jest bardzo ocenie, dobra. Jest naprawdę niezła. Jest fajna, soczysta. Nie brakuje niczego. Jeśli ktoś ogląda więcej niż jeden odcinek, mniej więcej, to wiecie, że ja bym nie zamówił. Dokładnie. Ja bym nie zamówił, ale będę zamówił. Ja bym zamówił. Daj, tu będą kolor włoski. Ja tutaj sobie poczułem. Tak? Dobra. Tak. Diavolo. Rosso? Diavolo Rosso. Diabolo. O, i tutaj mamy szynkę parmeńską. Tak, to jest szynka parmeńska. Chociaż wiemy ten kawałek. Swoją drogą, one wyglądają bardzo ładnie. No. Te włoskie naprawdę są śliczne, te ich pizzerki. Czekaj, wezmę sobie tą szynkę tutaj na front, żeby sobie też jej spróbować. Oho, ho. Gdzie mówiłeś o słonym, to spróbuj tego. To jeszcze z solą posypane. Nie, to jest parmezan. Parmezan, przepraszam. Ale tamta nie jest bardziej słona niż ta była. Tamta była. Tamta tak. Była jeszcze tłusta do tego, a ta jest... Jedząc tą, nie zamówiłbym tamtej. Tak? Tak, bardzo, bardzo na plus. Ta jest dużo lepsza, bo tutaj widzisz, bo tam było jakieś salami włoskie, ale tutaj mamy już tutaj szynkę, prościutto, przyjemne, fajne. Ale to byś zamówił? Tamto bym zamówił, bardzo. Ta też była spoko. Okej, mamy panowie peperoni z rukolą. To jest tamto peperoni, co było, tylko do tego ma jeszcze oliwki i oliwki. Ty jesteś tych osób, które są oliwkowe, nie? Ale na pizzy. Lubię zielone oliwki. A ty lubisz zielone, nie czarne? Bo czarne oliwki dla mnie smakują po prostu jak sól. A zielone oliwki są trochę kwaśne. Jakoś nigdy nie miałem jakoś tak okazji więcej spróbować oliwek, żeby móc wydać moją opinię na ich temat. Jakby zawsze mi się wydawało one takim trochę warzywem, które spotykałem na pizzy i... Rukola fajnie maskuje tłustość tego salami. W sensie ta wersja tej pizzy z tym rodzajem kiełbasy, czy co to jest, jest lepsza aniżeli tamta. Patrząc, co ja mam w tej sekcji włoskiej, tej bym nie zamówił. No, ja w sensie tak, uważam, że są lepsze wybory, to cały czas, ale ja też nie jestem największym fanem pizzy pepperoni. Okej. Nie jestem. Zasłonę. Dawaj z twojej strony. Zasłonę. I kolejna znowu wariacja. Prosciutto, rukola oraz pomidorki. A tu widzę, że się powtarza. To jest takie klasyczne włoskie. Tak. To jest taka klasyczna, klasyczna włoska pizza. Trochę mocne urażenie tutaj. Pewnie ale... Włosi by teraz było pasta la vista załadowane. Pasta la vista byłoby. Ale wiadomo o co chodzi, że pizza stylizowana na włoską zawsze ma, zazwyczaj ma rukolę, zazwyczaj ma pomidorek koktajlowy, takie rzeczy, prosciutto. Aż za dużo, bym powiedział. Dla mnie nie. Na siebie to jest to? Ja ją zabieram. Ta pizza jest super. To jeżeli ktoś może jeść mięso, jeżeli ktoś je mięso i chciałby tamtą wegetariańską, to zamówcie tą z prosciutto. Parmezan na tym salami? Albo jakiś inny ser. Albo jakiś inny ser. To jest jakiś inny ser, bo troszeczkę inny ma kolor, ma nawet trochę taki zielonkawy kolor. Żółtawo, zielonkawy taki, nie? To jest ser blue. A! Blue. I od razu miałeś smak, czujesz słoność? Bardzo czuję w ogóle posmak sera pyszczowego. Ciekawy koncept, bardzo. Bardzo fajne. Nie lubię osobiście mieszania zwykłego sera jeszcze ze serem plesionym i do tego jeszcze kiełbasa. Jak na mnie to jest za tłuste i z mocno słone. Nie, to według mnie nie było aż takie tłuste. Dla ciebie idzie? Niezłe. Dla ciebie niezłe. Dobra, hummus. Dobra, ja to kupuję, jestem bardzo ciekawy. Pizzy hummus. Mamy tutaj na planie Ola jest full wege. Ola, powiemy ci, czy warto. Powiemy ci, czy warto. Czy warto sobie robić nadzieję? Ja wiem, że powiem wam tyle. Dostawca, który to przynosił, powiedział, że o, pizza hummus, nie jadłbym. Tak powiedział? Tak powiedział. No zobaczymy. Wiesz co, nie będę urywał. Daj mi ten twój, jesteś dziabny z niego. Nie jadłbym. Miał rację. Wiecie, to jest najsmutniejsze. Idziecie do greckiej restauracji, jecie sobie hummus. I ten hummus jest bardzo smaczny. Po czym idziecie sobie do sklepu i sobie kupujecie hummus sami. I dostajecie tak... A, kurde, niedobre. Salame picante. Salame pikantne z jalapeno. Tak, jalapeno. Dokładnie. Czyli będzie kwaśno pikantne. Tak. Kwaśną pikantność lubię. Zbyt bardzo znam ten typ smaku. Strasznie tłuste jak dla mnie. Zobaczcie, papier przecieka. Dobra. Ale fajne jalapeno. Fajnie ostre, pikantne jest. Trzyma cały czas tą ostrość. Decyzja z tej sekcji. Fajne były pomysły na pizzę i fajne były niektóre, ale żadna mnie nie zachwyciła takie, że wow, powiedziałem aż. W sensie tak dużo dobrych kwadrat był konceptów. Fajny, tylko że nie podobał mi się smak. Jakby. Ja na przykład mi się bardzo podobał koncept z tym serem blue. Jakby dużo było ciekawych rozwiązań, prób, bardzo fajne. Cała ta sekcja włoska wydaje mi się ciekawa trochę. Raczej jak tam coś zamówisz, to raczej nie wybierzesz. Znaczy źle. Powiem tak, ja bym chciał włoską pizzę, bym poszedł do włoskiej knajpy, nie do telepizzy. Tak myślisz? Już. Inaczej, ja uważam, że to jest fajny krok w jakąś inną stronę. Bardzo doceniam tę sekcję, więc przechodzimy teraz do klasycznej pizzy.
Okej, okay. Przechodzimy do dania głównego, jakim są wszystkie pizze. Małe pizze. Małe pizze, mówiliśmy wszystkie małe pizze. Przypominamy wam, jeżeli chcecie sobie zamówić pizzę, nigdy nie zamawiacie małej, to się nie opłaca, weźcie średnią i resztę zamruźcie. Chyba, że chcecie być tacy jak my, czyli zamówcie ich 71. Tak, wszystkie małe. Wszystkie małe. Pizza, pieczarki, papryka, szynka, kukurydza, jalapeno? Chyba wszystko. Wszystko. Pizza, wszystko. Dobra, chcesz po jednym będziemy brali, co? Po dziaba kukurydzaku. Wiesz co? Weź dziaba. Musimy trochę... A. Ja będę brał z sosem, ja jestem sosy. Ciekaw. Rzucaj. Spoko. Czy mnie poryba? Nie. To jest gri... Plus dab. Gri plus dab. Wygląda jak gri plus dab. Tak. Ma bekon na sobie. Ma bekon na sobie, ma jakąś mieszankę mięsną. Dobra, weź dziabnię ze sosem, zaraz wezmę. Ja też spróbuję ten czerwony sosik, co ty próbowałeś przez chwilkę. To jest zwykły pomidorowy. Zwykły pomidorowy, smaczmy. Tak. Okej. Okay. Jakaś paprykę tą czuć mocno podpaloną. Cebulą daje. Cebula, papryka, mięsa za bardzo nie czuć. Nie zła. Bo ale fajnie. Nie zamówiłbym. Kolejna pizza, która wygląda tak samo. Trzecia już. I to jest właśnie problem, kiedy nie, masz... Nie, już patrz, już teraz wyczaiłem, jaka jest w nich różnica. Tamta była z szynką, tamta była z bekonem, ta jest bez szynki. Średnio mam ochotę ją jeść. Nie, no musimy. Wiem, że musimy, ale... Jak trzy razy mam to samo, no, rozumiesz. No. Właśnie o tym mówiliśmy, o tym zmniejszeniu menu, że tak na dobrą sprawę naprawdę by się niewiele stało, gdyby to menu odrobinkę się skróciło. Ja jestem w ogóle fanem, im krótsze menu, tym jest lepsze, a najlepsze jest menu na zasadzie, że zaznaczasz sobie typ ciasta, zaznaczasz sobie składniki, jakie chcesz i tak jest pieczona pizza. Mhm. Ale z tych wszystkich trzech ta była najgorsza. No. Sucha i ciężka. Dawaj swoją. Gritz. Obawiam się, że to będzie znowu to samo. Boję się, że to będzie to... Nie! To jest to samo, tylko bez warzyw. To jest, tak, wariant bez warzyw. On ale z cebulą. Cebulę, wołowinę, bekon? Tak. Co? Jest okej. Okay. No, pizza mięsna. Czy kolejna to też jest gritz? Boże, na szczęście nie. To są trzy mięsa, są napisane? Nie wiem. Trzy mięsiwa. Trzy mięsiwa? Nie trzy mięsa, trzy mięsiwa. To brzmi jak pizza dla mnie. Spróbujmy, to jest chyba ostry. Zapiekcie. No chyba nie. No, na japie. Co? Wiesz co, trochę jak kebab. Okej. Okay. Dodałem sosu, żeby zagryźć mięso. Okej. Okay. Czy jeszcze nic ci się nie wysunęło na prawdę? Bez szału. Nie, nic, żadny by nie o, cholera, trzy mięsiwa, wygląda srogo. To jest wyróżnienie za sam, kurde, koncept. W sensie, tak dodałeś mięsa, ja widziałem, tylko wiesz, gdzie coś takiego widziałem? Pizza calzone w da grasso. Nie podoba mi się to. Pizza calzone w da grasso wygląda bardzo podobnie. Są trzy rodzaje mięsa na sobie. Kiełbasa, szynka i bekon. Tak, tylko że pizza, wiesz, ta, którą mówiłeś, w da grasso ma fajną kompozycję, gdzie to fajnie nie. Wygląda, a tutaj fajnie wygląda wygląda bardzo tak podobnie. Rzucone. Wygląda bardzo podobnie. Pamiętaj, w sensie nie jadłem jej. Jadłem tą pizzę z Dominosa. Tą ale ma barbecue pod spodem. To znowu nie jest dla mnie jakiś super, bo ja nie jestem fanem akurat. No dobrze, że jest na innym spodzie niż pomidorowy z taką ilością mięsa. Naprawdę. No śmieszno. Podoba mi się dodanie tej paprytki, takie na otarcie łez i uspokojenie tak, żeby, sumienia. Tak, żeby przypadkiem, że to nie jest samo mięso, również zginęło warzywko. Jalapeno, znowu. Bekon, jalapeno. To jest ta sama, co wtedy, jeju. Wiesz co, pozwolę się napić wody już. Ile tych samych wariacji pizzy? Naprawdę, już proszę. Mam nadzieję, że zaraz nie dojdziemy do etapu, gdzie będziemy jeść pizzę z szynką. No wiesz, jest ograniczona ilość składników, które możesz zratować w pizza konkretnym... z szynką z pieczarkami, pizza z szynką z cebulą, pizza z szynką z ananasem, pizza z szynką z papryką, pizza z szynką z szynką. Znaczy inaczej. To będzie na pewno wpływać na jakąś ocenę końcową, którą gdzieś tam przedstawiamy. Oczywiście jest to... Z tych wszystkich ta była najlepsza. Jest to jak najbardziej nasza subiektywna ocena, tak? Zawsze ocena... O, niespodzianka! Makaron. Tego się nikt nie spodziewał. Tego się nikt nie spodziewał. No dawaj, zróbmy jeszcze pizzę. A u mnie, o! Pół na pół? Czemu pół na pół mamy? A, bo tu było napisane coś, trzy coś tam boryny. Boryna na... Boryna na Hawajach, oni chyba mieli taką pizzę, jeju! Mózg nagle z 2007 roku mi się otworzył z tymi... Grzyby oraz Hawaje, czyli... A ja lubię tę pizzę. Bo, wiem, że lubisz te pizze. Bo nie dość, że ma ananasa, to ma jeszcze kukurydzę, która jest świetnym dodatkiem do ananasa i pieczarki, które są świetnym dodatkiem do pizzy. Swoją drogą, podobne nazewnictwo ma Biesiadowo. Oni mają właśnie tam chłop z widłami, czy coś tam, jakiś tam, no oni mają ten taki typ nazw właśnie, śmieszkowy. To jest najbardziej telepizzowa pizza z telepizzy, jaką znam. No jaka jest najbardziej telepizzowa? Pepperoni. No każdy ma swoją, każdy ma swoją. U mnie to była najbardziej telepizzowa pizza z telepizzy.
No, ty masz. Makaron? Czy zobaczmy, czy masz głębiej, makarony? Masz głębiej. A, ty masz makaron. Aha, już mi się sekcja makaronu zaczęła. Dobra, ja mam tutaj pizzę, ja, która się nazywa Tonno, czyli z tuńczykiem pewnie. Tak, tak, to jest tuńczyk, rzeczywiście. Okej, okay, okej, okay, no dobra, pretendent tutaj do pizzy tuńczykowej. Ty jesteś no, tuńczykowym pretendentem, czy nie? Tak, jestem. Jesteś. Tuńczyk, kapa. A, bo jeszcze tak odsuwam właśnie sosy. Któryś wpadł ci specjalnie w oko? Wiesz co, ten pomidorowy. Ja przyznam bez bicia, że nie jestem amatorem sosów. Pomidorowy był okej, okay, ale sosy no jak to są tu w firmie amatorzy sosów. Sosy są dla końcówek, znam nie osoby, pizzę, które uważają, że pizza to jest podkładka do sosów. Znam takie osoby, nie? Nawet. Ja no, nie znam. Nie znasz? Spójnie, nie tam nie na zadajesz się zobaczysz. Z nimi. Zadajesz się, zadajesz. Sebastianem ręki nie podaję. No, teraz taki mądry. Teraz taki mądry. Słaba. Po prostu. Carbonara. O! 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 O. Wiesz co? Ten kawałek nie kusi. Bierz go. Jak w ogóle forma? Trzymam się, ale jest ciężko, bo przez to, że tyle tych samych pizz, to jest dobra. To jest smaczne, to jest fajne. Smakuje jak carbonara. To jest rzadkie. No! O dziwo. Pizza carbonara praktycznie nigdy nie smakuje jak pizza carbonara, z wyjątkiem tej pizzy carbonara. Honorowe wyróżnienie. Honorowe wyróżnienie. Wreszcie! Chodź, odpalimy tą sekcję makaronową, bo ja mam gdzieś tu przykopaną ją, ja miałem ją na pół. To chodź, polecimy teraz sekcję makaronową odrobinę, żebyśmy może przeresetowali sobie smaki. No nie wiem, czy to jakikolwiek reset pomoże tutaj. No spróbujmy. Wow, mocno zapieczone. Podobne. Słuchaj, będziemy mieli jeden widelec, będziemy jeszcze potrzebowali, Hubert, jakby się dał poprosić. Trzymaj na razie, żeby tylko... Możesz się wgryzać już. Ja zacznę się wgryzać i poprosimy o jeden jeszcze widelec. Spróbuj coś tu znaleźć. Wy się dziwicie, że my się tak śpieszymy w tym odcinku. Słuchajcie, 60 pizz i jeszcze makarony się okazuje, że są w środku. No. 71. Ach, 71 to pozycji wszystkich było. Nie, pizz. Czy to jest makaron z serem? Serem? Ojej, zaczyna się robić ciężko. To naprawdę wydaje się, tylko to jest jeden gryz, nie? Tak jak zrobisz jeden gryz 72 razy, to wychodzi, że zjadłeś 3 duże pizze. No, ciężkie, nie smakuje mi. No, nie, spróbujmy następne. Makaron serowy to był. Nie jestem pewien, że tu było napisane do końca. Jak wierzę, twoja się zmniejsza, moja jeszcze nie. To znaczy, moja tutaj się bolognese. O! Tam to było penne biesiada serowa. Biesiada serowa, no to... A to jest klasyczna boloneza, ja bym bardzo ja nie powiem, zobaczył. Czy taka klasyczna? No nie wygląda na taką klasyczną. Witek się tutaj będzie misję robił, zobaczymy. Zobacz, ratunkowe. Boloneska? Oj, 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 oj. Coś niepotrzebnego się tu wydarzyło. Mięso strasznie dziwnie smakuje. Smakuje jak takie... Aczkolwiek ze wszystkich pojemników te makaronowe trzymają bardzo dobrze ciepło, zauważyłeś? Trzymają bardzo dobre ciepło, ale to mięso miało strasznie taki... Ostatni makaron smak. Z dostępnych, które mam tutaj, ja nie wiem, będzie co wszystkie. Carbonara. O! Carbonara daje mi nadzieję, bo była dobra. Była to jest dobra. Ciekawy test. Carbonara była smaczna. Wygląda jak pizza. Wygląda jak pizza, tylko że z makaronem zamiast tego. Zamiast ciasta. Chyba pizza była lepsza, wiesz? Pizza była lepsza, bo problem z tym makaronem jest taki, że ten makaron tak jakby nie ma sosu w ogóle. Znaczy ma, nie czuć go. Zapieczony, nie czuć go. To przez to dzieje się pewien problem. Carbonara jest w ogóle problematycznym makaronem, bo to jest makaron, do którego dużo ludzi dodaje śmietanę, a do niego nie dodaje się śmietany, bo nie. A co się daje? Jajka i ser. Same jajka i ser, nie daje się śmietany do tego. I z tego się robi sos właśnie, i z wody po gotowaniu makaronu. A tutaj mamy najlepszy... O, klasyk gat... Ty, to jest hawajska bez szynki? Nie, tu jest to szynka. To jest masz hawajska z kurczakiem? Nie, to jest z kurczakiem? Z kurczakiem. Z kurczakiem? Dziwny typ. Jakkolwiek hawajska już wyróżnia się w klasie, bo jest inna niż inne dzieci. Nie, to jest ten kurczak. Ten, który ci nie stopało? To jest ten kurczak, tak. Wiem, o którym mówisz chyba. Dobra. Kolejna bez wyróżnienia, chciałbym tutaj przypomnieć. Co to jest za typ? Nazwa jest? Nie. Coś grzyby. Grzyby. Jakaś szynka. Cebula. I szynka, czy bekon. Nie możemy wam nawet powiedzieć, co to jest z takiego bardzo głupiego powodu, że nie jest to podpisane. Nie wszystkie. Nie wiemy. Większa część jest naprawdę podpisana. Trop. Nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Dawaj, działa. U ciebie twoja wieża się zmniejsza. Moja jeszcze nie jest mała, bym powiedział. Mimo, że to nie ma sosu barbecue, to smakuje jak sos barbecue, bo smakuje czerwoną cebulą. Spaloną cebulą. Spaloną czerwoną cebulą. Czyli tak zrobioną cebulą na brązowo, nie? Tylko, że ona nie jest zrobiona na marmoladę tutaj, tylko ona jest po prostu za mocno przypieczona. Powiem ci, że... No trochę miałem... Wyższe oczekiwania. Po tej pierwszej sekcji, w szczególności, po drugie... My nawet nie traciliśmy dużo czasu pomiędzy sekcjami, jakby naprawdę tak. To pół planu zesuwa, żeby to wszystko szło szybciej. Italian. Italian fit. Italian fit.
Powiem tak, to wygląda najprzy... za kolorki. To jest najprzyjemniejsza pizza, na jaką dzisiaj patrzyłem, bo tak. Jest uspokaja mnie. Ona wygląda, jakby się do ciebie uśmiechała. Ja się czuję spokojniejszy. Tak. Czuję się tak, jakbym nie miał dostać zawału serca po wyjściu z tego studia. No po takiej ilości, co my dzisiaj zjemy, to ja idę się położyć na kanapę od razu, nie? To właśnie powinieneś pójść poćwiczyć. Tak, powinienem pójść poćwiczyć, no. Też ja to mówię od ostatnich pół roku, wiesz? Jakaś mi do końca to wychodzi. Dumne wyróżnienie. No na pewno za wygląd. Dumne wyróżnienie dla mnie to jest za smak. Mi smakuje. Feta, brokuły, pomidor. To jest fajne połączenie. To była dobra pizza. Ignacy się nie wypowie, ale wiesz, nie to, musi. Bo jak pracuję, to co raczej to ludzie oceniają po wnętrzu, a nie po tym, jak wyglądają. Czy oni dali skórki od szynki? Nie, nie, mój drogi. To jest fragmenty oscypka. To jest w ogóle coś rodzaj góralskiego, bo ona ma jeszcze żurawinę. A, widzę. To są fragmenty oscypka. Okay. I to jest bardzo ciekawy koncept. Mm-hmm. On już był u nich bardzo dawno temu, bo ten rodzaj góralskiej pizzy u nich był już jakiś czas temu. Ja uwielbiam oscypka na przykład. Uwielbiasz? Mm-hmm. Moja żona uwielbia. To zresztą wiesz, że Mika uwielbia oscypki przecież. Ja na przykład... Ale nie kupuję tej pizzy. Da sobie radę bez niej, naprawdę. Biesiada. Serowa? Ponownie? Nie. Tak? Nie wiem. Szynka, bekon, albo bekon. To jest sam bekon i pomidor i chyba sery. Być może. Dawaj, dziaba. Mhm, bekon i sery. Nie jest zła. No. A w czym wyróżnienie jakiekolwiek zasługuje? Nie. Jeszcze nie. Powiem wam tak, że rezygnując z prowadzenia mniej więcej na jakiś czas, w sumie to się ucieszyliśmy, że nie będziemy musieli tyle żreć. Trochę stęskniliśmy się za tym jedzeniem, ale teraz nie, już powróciliśmy do tego. Fajnie było nie jeść, fajnie było nie jeść. Do waszej pierwszej dziewczyny. Nigdy nie wygląda dobrze. To jest zwykła chyba serówka, margaritka chyba klasyczna. Nie. Nie? Nie. Pizza cztery sery. Polega na tym, że... To nie jest cztery sery. Oczywiście, że jest. Serowa. Serowa. Cztery sery byłyby ułożone różnie. Właśnie to jest, chciałem, tutaj to jest mój rant. Bo jesteś osobą inteligentną, mądrą, nosisz okulary zresztą. To prawda. Noszę. I ty wiesz o tym, że cztery sery oznacza cztery kawałki pizzy, czy osiem kawałków pizzy, ale że każdy kawałek ma inny ser. A oni to mieszają! No. Oni z jakiegoś powodu to mieszają. Tych serów nie wolno mieszać. Tropikalna kura. Tropikalna kura. W istocie dostaliśmy tropikalną kurę. Jeżeli kiedyś zastanawialiście się, jak może wyglądać tropikalna kura, wygląda właśnie w ten sposób. Swoją drogą, Jezu, ile oni mają tych pozycji. Bardzo mi się podoba, jak patrzyłem na ciebie na początku odcinka, bo tak gdzieś jak pomiędzy dialogami jesteśmy, patrzyłem na ciebie, miałeś taką radosną, taką pełną entuzjazmę. No bo jestem zawiedziony. Liczyłem na więcej tyle pizzy. Dalej jesteśmy tak specyficznie, mrużą ci się brwi w dół, jak jesteś coraz bardziej zmęczony. Bo wiesz, bo w momencie, kiedy wychodzę z czegoś jako jakiś czegoś fan, albo z czegoś pozytywnie wychodzę, to tym bardziej uważam, że mam prawo do zawodu. Jak tam wakacje? Bo wspierałem od samego początku. Jak wakacje w Grecji? Przyjemnie. No to zobaczymy, jak smakuje pizza w Grecji. Dobrze smakuje, czy nie smakuje? Z jakiegoś powodu pochodzi z Włoszek. Ale włoska kuchnia i grecka kuchnia są do siebie bardzo zbliżone. Ale grecka i turecka bliżej. Wiesz co? Bo jak w Grecji, to oni często właśnie lubią się porównywać do Włochów. Rimini. Pieczarki i salami. No dobra. No dobra, to jest coś, czego w sumie ja długo nie było. Ja nazwę znam tego jako inną. A nie, bo szynka i salami to jest... szynka, przepraszam, i pieczarki to jest ta klasyczna nazwa pizzy. Nie pamiętam. No dla mnie to ich salami jest takie słone strasznie. Ono mi buzię wykręca. Jest takie strasznie słone. No ja wiem. No jest dla mnie to jest smak młodości. Może. Jak dla mnie ta pizza z szynką, co była. Habanero. Barbecue habanero. Czemu ta pizza wygląda jak fajita? Ona nie wygląda jak barbecue habanero. Co wam te nazwy wymyśla? Powinna się nazywać fajita. Fajita habanero. No, spróbujmy ją. A nie... Spróbujmy. Zaraz był rant od Giuseppe, zaraz będzie rant od telepizzy. Nie ma co rantować. Dostaliśmy zniżkę. Tak? No. Najlepsza pizza, jaką jadłem w życiu. Naprawdę. Nie właśnie, była zła. Te pytania padną, więc może od razu odpowiedzmy. Nie. Hubert, trzeba to powiedzieć. Hubert, ile kosztowało... Nie, powiedziałem, że nie, było sponsorowane. Nie. Ile kosztowało całe zamówienie? Całe zamówienie? Znaczy nie, całe zamówienie kosztowało nas 965 zł. To jest po zniżce. Super. Nie mamy żadnych zniżek z racji tego, że zamówiliśmy. Wszystko mamy zniżki, które są normalnie w ofercie. Aha. To znaczy, trzy pizze małe kosztowały nas daną ilość pieniędzy. Aha.
To znaczy, o ile patrzę, każda mała pizza tutaj na zestawieniu kosztowała 12,99. Dobra, czyli jeżeli chcecie zamówić wszystko z telepizzy, to wiecie, przygotujcie 9 stów. No, 1000 zł. To jest 9 stów. Powiem tak, Ignacy, powoli chcę zagłosować tutaj za... Kapitulacją? Nie za kapitulacją, tylko za każdy z nas próbuje po jednej pizzy, a jak znajdzie coś fajnego, to woła drugiego kolegę do spróbowania. To nie jest kapitulacja, to jest mądre zaoszczędzenie czasu desperate widzów, ponieważ nie ma dla mnie nic ważniejszego, aniżeli czas naszych ukochanych widzów, którego nie lubimy marnować. Dobrze, desperado. Jesteś za? Jestem. To się rozdzielamy. To dwupodział. Dobrze, moi kochani, mam tutaj pizzę wegetariańską, zatem trochę lepiej, trochę delikatniej, Ignacy Napolitana. Się teraz cieszy. Jak ją oceniasz? Zapamiętałeś ją? Zabierzesz ją ze sobą do domu? Chyba wiem, nie. Że żadnej nie zabierzesz, ale wiesz, przenośni. Kiedyś się uda? Udało się wreszcie. Pizza wegetariańska smakuje jak wszystkie warzywa świata. Grill kurczak trafiłem. Ale w porównaniu do tego wszystkiego, co próbowałem, mi smakuje. Daję plusika. Plusika dajesz jej? To pierwsza pizza, której dajesz plusika. Tak, to jest pierwsza pizza z normalnych pizz, które daje plusika, jest to pizza wegetariańska ze wszystkim. Nie wynika to przypadkiem z przejedzenia? Nie, to jest możliwe, że to wynika już z przejedzenia tym wszystkim, ale... O, pieczywo czosnkowe. Niespodzianka. A to jest miła niespodzianka. To ja się bardzo cieszę. Miałem ochotę na coś takiego bardziej aniżeli na pizzę. Ale ładnie wygląda. No, to się smakuje dobrze. Macie wszystkie możliwe wariacje. To znaczy z bekonem, z salami i sam ser. Nie, tak nie jest. Nie, tak nie jest, kłamiesz. Jest kiełbasa, jest bekon, jest szynka i jest salami. No, do wszystkie wersje jakby. Mm-hmm. To znaczy, no możesz spróbować. Nie no. Jadłem w życiu lepsze. Okej. Okay. Jadłem w życiu lepsze. No to już możemy skończyć. To weź to, ja wezmę tą. Masz. Ja mam farmersko spróbuję. Weź to, spróbuj tą kawajską, a ja spróbuję farmersko. Czekaj, bo ja tutaj mam jeszcze... Wiem, a ja mam jeszcze więcej niż ty, nie przejmuj się, chodź. No bo ja... Ale ty już swoją wieżę skończyłeś, moja jeszcze się nawet nie upadła, więc... Wiesz... W każdej wielkiej trylogii muszą być dwie wieże. Muszą. Swoją drogą, ty po latach Władcę Pierścieni zawsze jest dobry. Oglądasz tego po latach, czy ty jesteś z tych ludzi, którzy nie oglądają Władcę Pierścieni? Nie no, oglądam... Człowieku. Możesz mnie obrażać od wielu rzeczy. No dobrze, no ale no szanujmy się. A Shreka ale... Nie miałem okazji, no jakieś 2 miesiące temu oglądałem Shreka. Pierwszy tak, drugi był... I trzeci był tragiczny. Okay. Trzeci był tragiczny, nie wytrzymałem 10 minut. Okej. Okay. Hubert, oczy takie, co? Trzeci Shrek taki... Jezus, kim ja pracuję? Trzeci Shrek, mój Boże, przecież to najlepsze. O, jest. Hot hawajska idzie do sterty. Nie. Mandzio, pochwal się, co właśnie chciałeś zrobić? Mandzio. O, pa! Czekaj, proszę, na cebulkę. Idę posprzątam. Posprzątaj. Bo to jeszcze ktoś chciałby zjeść pewnie. Nie, tej nie będą chcieli zjeść, mówię ci, nie będą chcieli. Ta ma śmieszną. Prażona cebulka, ja chcę spróbować. Wreszcie coś ciekawego. O, chcę nadal spróbować, bo Ignacy nie jest zawiedziony. Już trochę jestem, bo jest dużo już jem. Ale słodziutka. Wreszcie! Coś tam barbecue. Tex kurczak. Uwaga, nie spodziewacie się. Jest to kurczak z kukurydzą. Dobra, teraz znalazłem coś, co powinno mi siąść. Nazywa się mięsna. Mam kolejna. Nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Może się więcej spodziewałem. To jest najbiedniejsza pizza mięsna, jaką widziałem. Może przeczytałem po prostu mięso, tam było napisane, że może to jest prosto pizza z mięsem. Ale wierzyłem. Ja lubię, to jest moje ulubione mięso z kategorii mięso. Jeżeli zastanawiacie się, jak smakuje mięso z kategorii mięso, to właśnie tak. O, primavera, to brzmi... Pobudzająco i świeżo. A to brzmi świeżo, popatrz. Czy to jest pizza hawajska, tylko że z cebulą, z pieczarkami, z bekonem? Tak, to jest już szósta wariacja chyba hawajskiej, którą dzisiaj jemy. To jest szósta wariacja pizzy, nie wiem jakiej. Fajity. Tak. Fajity, dobra. Przynajmniej nie jest taka zła, powiem ci. Jak u ciebie? Z tych wszystkich, co próbowałem, to jest spoko. Tak? Uwaga, może to ponownie wynikać z tego, że jestem przejedzony, bo ponownie ta nie miała mięsa i zauważyłem, że wszystkie, które komplementuję dzisiaj, nie mają mięsa. A nie, tą, co z prażoną cebulką miała. Tak, tak, ale poza tym wszystkie, ale wszystkie, co samodzielnie komplementuję, to co teraz jest. Ta ma kiełbasę w ogóle, tą ichniejszą, ma cebulę. Ignacy, podwójna pizza dla ciebie, pizza pepperoni. To jest klasyczna pepperoni z cebulą, wiesz, jak ja ją lubię? To był dokładnie ten wybór, który zawsze brałem.
Nie, nie lubię pepperoni z cebulą. No? Pepperoni już, samo pepperoni. O, no. Bardzo dobre. To jest mój wybór zawsze. Chcesz? Nie, nie chcę już. Czemu? Jakby... Twoja ulubiona. Tak, moja ulubiona. Po 68 pizzy na pewno. Mhm. Ja, uwaga, mam 6 serów. To chyba, to chyba naprawdę jest 6 serów. I również z tutaj tajnik otworzenia dobrych kompozycji pizzy. Oczywiście wszystkie sery są zmieszane ze sobą. No, ja mam bez nazwy teraz. Mam jalapeno, pepperoni i pieczarki. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. O kurczę. To nie jest jak dobre. Jak się trzymasz? To nie jest dobre. Wiesz co, trzyma się w sposób następujący, że... Ja na przykład nie dopuszczam sygnału do mojego mózgu, że już jestem najedzony cały czas, wiesz? To znaczy to, że ja jestem najedzony, to już wiem od dawna. Mhm. Kapricioza. Kapricioza. Tych dwóch Spider-Manów. Okej. Okay. Moja, ta kapricioza moja. Tych dwóch Spider-Manów naszych. Powiem tak. Kapricioza idzie na... Tylko, że to śmieszne, ta kapricioza ponownie nie miała szynki. Idzie na sekcję pizz, które były smaczne. Tak? Zauważam, że mam chyba bardzo duży problem z mięsem w telepizzy, które mi po prostu nie smakuje. Nie smakuje mi ich mięso. Może, bo ja... Podwójne pepperoni. Dwaj Tomka. Słuchajcie, ta pizza leci do Tomka Działowego. Nie, nie, musisz odzieć. Nie. Musimy zjeść. Chciałem dać prezent Tomkowi i spróbować twoje. Nie wywijesz się, Łukaszu Samoniu. Musisz spróbować. Ja mam... Co to za program, w którym wywijamy się od jedzenia? No. Dobra. To jest cebula, biały sos. Co? Smakuje jak pepperoni podwójna? Z telepizzy. Niewątpliwie. Odcinek nazywa się Zjedliśmy Wszystko z telepizzy. Wiesz co? Nie zauważyłem. Ja bym, byś mógł mi tutaj pokazać jakieś znaki. Bardzo tą połówkę. Hawajska. Hawajska? Po prostu, hawajska. Nie, hawajska nice. Jest nice, ma kukurydzę, jest lepsza. Możemy no, się zamienić. Nie. Havana mais. Havana nice, tak się nazywa ta pizza? Mais. Mais? M-A-I-Z. Havana mais. Ciekawe. Mais to kukurydza. Tak? Mais to jest kukurydza? Co? W którym języku? W którym języku? O, po francusku, tak. Nikt go nie zweryfikuje na planie? No kurde, halo, halo, ktoś zweryfikuje. Ja daje fake newsy i każdy w to wierzy. Zdałem francuski w liceum. Jeżeli chodzi o hawajską, ta hawajska jest okej pizzą hawajską. No, ale nadal szynka w niej nie jest dobra. Co? Ostatnie trio. Grits, o nie, błagam, jeżeli to jest znowu pizza grill. Z tej kombinacji, to jej nie jem. Grill. Jedz ją! Nie, 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 nie. Nie jem tej pizzy! Nie! Zjadłem jej 17 nie, rodzajów już! Nie! Dobrze, ja coś mam kebab. Już wolę to. To bierz. A tą się podzielimy. Tak, tą się podzielimy. Bo ostatnio. To są calzone. O! Niespodzianka. Na sam koniec będziemy mieli jako zmianę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie śpimy. Nie śpimy, lecimy, Mandziu. Calzonki jakie eleganckie. Delikatne. Są przyjemne, ale po tym wszystkim wszystko, co nie jest pizzą, jest przyjemne. Dobre ciasto. Mandu. To jest okej, okay. To jest spoko. Czy wiesz, co się właśnie wydarzyło? Zjęliśmy wszystko z telepizzy. Przynajmniej po gryzie. Za dużo. O Jezu. Moi drodzy. Opinia. Bo nie kończmy tego, opinia. Nie kończmy, szara, opinia. Za duże menu, no każdy z nas już to powie. W sensie, tak, powiem to po raz 50. Za duże jest to menu, ja nie rozumiem, po co jest takie duże menu. To nie jest tak, że... Daje się ludziom większy wybór, to będą więcej zamawiać, nie, będą spędzać więcej czasu czytając menu i jest większa szansa, że więcej osób zrezygnuje, bo nie będzie mogło się zdecydować, bo jest za dużo. Też knajpy wymagają większego, no inaczej, to jest x składników, które są w różnych wariacjach. Co do zasady menu jest dużo, spokojnie można by okrócić o połowę, myślę, to i znaczy, nie ma problemu. W takiej pizzerii, po co jest więcej niż 15 pizz? Wiesz, to i tak w ogóle często możesz robić tak, że wybierasz sobie po składnikiem, na przykład no właśnie, to tak wiesz. Dobra, inaczej, pójdźmy sobie w ten sposób. Ja uważam tak, bardzo na plus sekcja dodatkowa, ciekawa, z pomysłem, tak, oni tak, próbują. Jest fajne. Widać, że ta knajpa próbuje, że mają jakieś ciekawe koncepty. Jeżeli chodzi o sekcję tutaj dodatkowo, to jak mówiliśmy, tamte kebaby, bocadillo było spoko. Tak, te bocadillo były niezłe. Nie umierałbym, zapieczyło czosnkowe, ja nie umierałbym. Kalzonki były niezłe, pieczywo czosnkowe mówię, że też jest okej. Okay. Makarony, jest oj, okay. Makarony sekcja, słabiutko. Jest słabiutko, strasznie słaba jest. Ciekawa jest tak słaba jak burger. Ciekawe, tak, burger był słaby. Ciekawa jest sekcja włoska. Ale też niektóre pizze, które są dostępne normalnie. Nie wiem, co było w sekcji włoskiej, włoskiego oprócz doboru składników.
Ja uważam, że z 10 pizz, jeżeli jesteś w stanie w knajpie wybrać, które ci smakują, to już jest dobrze. Moi drodzy, a wy dajcie znać, która jest wasza ulubiona, może jaka jest wasza ulubiona pozycja. Ja oglądam każdy wtorek i sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.